Skórkowski, który karierę zawodniczą łączy z karierą trenerską, bo przygotowuje do różnych startów innych fighterów, przez najbliższy czas będzie się skupiać przede wszystkim na własnej osobie. Teraz jestem przed mistrzostwami świata. Zostały mi niecałe 2 miesiące. Teraz ostatnie szlify tak naprawdę przygotowania do przygotowań, ponieważ 24 kwietnia wylatuję do San Diego, do mojego mistrza André Galvao. I tam będziemy wspólnie z całym teamem Atos przygotowywać się do mistrzostw świata, które odbędą się w Long Beach. Wylot za ocean to tak naprawdę wyjazd do Mekki MMA i BJJ, obecnie stolicą tych dwóch niezwykle popularnych dyscyplin sportu walki jest Kalifornia. Cała Kalifornia to Mekka zarówno sportów mieszanych, czyli MMA, jak i brazylijskiego jiu-jitsu. Także powoli wszystko przenosi się z Brazylii w stronę USA i ja tam właśnie lecę. Wrocławianin wie, że będzie ćwiczyć pod okiem André Galvao. Zdaje sobie też sprawę, że czeka go kilkadziesiąt dni ciężkich treningów. Mniej więcej wiem, jak to wygląda, ponieważ śledziłem teraz przygotowania Atosa do mistrzostw panamerykańskich. Wygląda to mniej więcej tak, że są 4 treningi bardzo ciężkie, 4 treningi dziennie. Będziemy trenować 6 razy w tygodniu, a więc no, czeka mnie niezła przeprawa. Dlatego tutaj w klubie muszę do tego się dobrze przygotować. Tak? Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli na przygotowanie się w jak najlepszych warunkach. Przede wszystkim 6 tygodni. Zdecydowałem się na wyjazd na 6 tygodni. To jest bardzo dużo. Zostawiam klub na 6 tygodni, ale tylko i wyłącznie po to, żeby przygotować się jak najlepiej i zdobyć upragniony medal mistrza świata. Skórkowski jest m.in. wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy w brazylijskim i sportowym jiu-jitsu.